Święto Wiosny. To bardzo niezwykły projekt był. Nie wyobrażałem sobie, byśmy nie pojechali do Paryża i nie nakręcili zdjęć w Teatr Champs-Élysées, gdzie miało miejsce prapremiera tego dzieła, która, jak wiadomo, skończyła się wielkim skandalem. No, ale przygotowanie materiałów filmowych na potrzeby Speaking Concerts to jest wielka operacja logistyczna. Trzeba znaleźć terminy, uzyskać pozwolenia, zorganizować wyjazd. To wszystko trwało, szczególnie, że we Francji takie sprawy idą bardzo wolno. Korespondowaliśmy bardzo długo z zarządcą budynku, uzyskaliśmy zgodę za sowitą opłatą, ale poproszono nas o szczegółowy plan ujęć, ponieważ francuskie prawo autorskie wymagało udzielenia zgody spadkobierców architekta. I w tym był szkopuł, bo kto inny projektował budynek, kto inny fronton, kto inny kopułę, a jeszcze kto inny kurtynę. No cóż, przygotowaliśmy szczegółowy plan ujęć, który wyglądał mniej więcej w ten sposób. Ujęcie pierwsze, 12 sekund, wejście do teatru bez frontonu. Ujęcie drugie, 40 sekund na sali z widokiem na scenę, bez kurtyny i tak dalej. Dzięki temu, tylko dzięki temu udało nam się zrealizować te zdjęcia. W przeciwnym wypadku myślę, że korespondowalibyśmy z Francuzami do dziś.